Nawet nie chciałem na trening jeździć, jakieś wymówki szukałem, żeby nie pojechać, tu choroba czy coś. Pojawiają się różne kwoty, jeżeli chodzi o ciebie, jeżeli chodzi o transfer, prawda? Wielkie kwoty, miliony euro, prawda? Jak ty podchodzisz do tego, no bo u tak młodego chłopaka może też pojawić się onieśmielenie. Ma zaledwie 18 lat, a już jest podstawowym piłkarzem Legii Warszawa. Mowa o Michale Karbowniku, który zajął na stałe miejsce na lewej obronie warszawskiego zespołu. Porozmawiałem z Michałem Karbownikiem na stadionie Legii Warszawa. Wypytałem go o piłkarską przeszłość, wypytałem go o marzenia, wypytałem go też o to, jak czuje się na lewej obronie, która nie jest przecież jego nominalną pozycją. Przemek Ofiara, zapraszam do nowego odcinka Futbologii. Michał, gdyby ktoś, dajmy na to rok temu, powiedział ci, że w grudniu 2019 roku będziesz na takim etapie swojej kariery, będziesz grał w pierwszym składzie Legii Warszawa, to co byś mu powiedział? Na pewno gdzieś tam pierwsze co by się pojawiło zdziwienie, lecz sam gdzieś tam w siebie wierzę i wierzyłem, znałem swoje umiejętności, no i myślę, że to nie jest jakieś duże zaskoczenie. Miłość do piłki nożnej, skąd się u ciebie wzięła? Kiedy tak pamiętasz, że zakochałeś się w tej dyscyplinie sportu, zacząłeś grać? Myślę, że tam gdzieś od najmłodszych lat, gdzieś tam zawsze brat z kolegami gdzieś tam grał na boisku, miałem bardzo blisko boisko, gdzieś codziennie spędzałem tam czas i pamiętam, że od małego gdzieś tam nawet sam kopałem piłkę. A twoja kariera w Zorzy Kowala w jaki sposób się zaczęła? Słyszałem, że miałeś trochę problemów, żeby dojeżdżać na treningi, na mecze. A nie, w Kowali, no to ja właśnie miałem tam w Radomiu. W Radomiu, no to właśnie gdzieś tam jeszcze grałem w Zorzy Kowala gdzieś na turnieju. Trener właśnie z Radomiu mnie zaobserwował i tam przez dłuższy czas rozmawiał z moimi rodzicami, żebym do niego dołączył do drużyny. No i gdzieś tam doszliśmy do porozumienia, gdzieś tam on się mną opiekował i tam właśnie tak trafiłem. A te dojazdy do Radomia, było to utrudnienie? Trochę było, czytałem, oczekiwania na autobus, potem te przejazdy autobusem do Radomia. No na pewno gdzieś tam byłem młody bardzo, więc na początku jak tam przychodziłem, to właśnie ktoś zawsze po mnie przejeżdżał, czy trener, czy któryś z kolegów z młodzika, z rodzicem. Lecz później, gdy trochę byłem starszy, już sam dojeżdżałem i nie było problemu. A pojawiły się takie momenty, kiedy nie wiem, trzeba było na autobus poczekać te 2 godziny, że kurczę, już mi się nie chce, już odpuszczam tę piłkę nożną. No tak, często takie myśli się gdzieś pojawiały, gdzieś tam nawet nie chciałem na trening jeździć, jakieś wymówki szukałem, żeby nie pojechać, tu choroba czy coś. No gdzieś tam na pewno były męczące, tam przed treningiem musiałem poczekać trochę, po treningu, no i najbardziej to mnie to denerwowało. Chciałem się zapytać o twoją nominalną pozycję, na której najlepiej się czujesz, no bo w Legii trener ustawia cię na lewej obronie, ale lewa obrona nie była twoją pozycją od początku. Na pewno, gdzieś tam całe życie od początku spędzałem gdzieś w środku, czy w Młodziku, czy w Zorze, czy nawet tu w Legii, jak przychodziłem cały czas w środku, no teraz gdzieś zacząłem na tej lewej obronie, lecz to dla mnie nie jest jakiś problem. Byłeś zaskoczony tym, że na lewej obronie trener cię zaczął wystawiać? Znaczy pierwszy raz tam gdzieś na treningu, to na pewno gdzieś tam zaskoczenie było, lecz z każdym treningiem, z każdym sparingiem, meczem już nie ma zdziwienia. Można powiedzieć, że jak się patrzy na ciebie na boisku, to lubisz podryblować, lubisz pobawić się piłką. Od najmłodszych lat właśnie tak miałeś? No tak, gdzieś od najmłodszych, gdzieś tam na pewno z starszymi kolegami grałem, zawsze tam kiwaliśmy się takie dla zabawy, więc mam taką łatwość, myślę, dlatego. A w dzieciństwie, jak byłeś dzieciakiem, grałeś najpierw w Zorzy, potem w Radomiu, który piłkarz był takim twoim ulubionym? No gdzieś tam na początku jeszcze tam Ronaldinho, bardzo, bardzo lubię Ronaldinho. Gdzieś Messi zawsze ten dribbling ma, więc on mi też się bardzo podoba. I jeszcze jestem kibicem Chelsea, więc Frank Lampard mi się bardzo podobał. Powiedz mi, na początku jak wchodziłeś do szatni Legii z tymi gwiazdami, można powiedzieć, czułeś pewne onieśmielenie, czy od razu twardym krokiem wszedłeś? Nie, na pewno gdzieś tam jak młody wchodzi, na pewno czuję tak jakiś trochę lęk, coś w tym stylu. Na pewno tam pierwsze pół roku były ciężkie na pewno w szatni czy na treningu. Gdzieś tam pewności siebie nie było, lecz potem wszystko pomału szło. Każdy piłkarz ma swoich największych kibiców. U jednych to jest rodzina, u innych to jest dziewczyna, żona i tak dalej. Kto jest u ciebie takim największym twoim kibicem? Myślę, że rodzina. Rodzina cały czas gdzieś tam do swojej wiadomości wspierają mnie, no i wierzą w to, co robię.
mama, tato oglądają każdy mecz, rozmawiają potem po meczu o tym, co zrobiłeś źle, co zrobiłeś lepiej? Znaczy oglądają mecze, czy nie poprawiają mnie, co mam robić, bo wiedzą, że ja po prostu tego nie lubię, no ale cieszą się z tego, co robię. Ale co, denerwujesz się, jak ktoś ci wytknie błąd? Nie, właśnie nie jak błąd, tylko jak rodzice coś tam mówią, że to tak chwalą czy coś, to też tak nie lubię. Pojawiają się różne kwoty, jeżeli chodzi o ciebie, jeżeli chodzi o transfer, prawda? Wielkie kwoty, miliony euro, prawda? Jak ty podchodzisz do tego? No bo u tak młodego chłopaka może też pojawić się onieśmielenie. Nie, na spokojnie. Jeszcze nic nie osiągnąłem, nic nie zrobiłem, więc do tego spokojnie podchodzę. Twój menedżer Mariusz Piekarski wrzucił na Twittera takie fajne zdjęcie ciebie z Sebastianem Szymańskim i dał dopisek do tego, że ci piłkarze w przyszłym roku zagrają w jednej drużynie. Chodzi o Dynamo Moskwa czy reprezentację Polski? Nie, to trzeba spytać pana Mariusza. A ty jak czujesz? No, też nie mam pojęcia, jak się moja kariera potoczy, co i jak będzie. Wielu ekspertów już teraz mówi o tym, że Michał Karbownik to jest kandydat, mocny kandydat do tego, żeby wyjechać z kadrą na Euro 2020. Jest taka chociaż nutka, taki 1% marzenia twojego, że na to Euro byś mógł pojechać? No, czyli ja podchodzę do tego z chłodną głową, na pewno gdzieś tam, wiadomo, że to jest bardzo, bardzo ciężkie gdzieś tam. No jeszcze potrzebuję czasu na pewno, to no, nie jest taki moment, że mógłbym tam teraz być. Piszcie w komentarzach, czy wierzycie, że Michał Karbownik zajmie miejsce na lewej obronie nie tylko Legii Warszawa, ale również reprezentacji Polski w przyszłości, bo już pojawiają się głosy, że Michał mógłby wyjechać na Euro 2020 z kadrą Jerzego Brzęczka. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniej Futbologii, w której były wywiady z Mateuszem Wieteską i Pawłem Wszołkiem, legionistami, możecie zobaczyć ją właśnie tutaj. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Ja uciekam przygotowywać dla was kolejne materiały do Futbologii. Cześć!